Dobra, elegancko, ja? To się nagrywa. Czekaj. Jady bydur w dupie ogrodur. Co? Dobra. Ogólnie się przywitamy i chcieliśmy bardzo was serdecznie podziękować. Czuję, bo wychodzę na niższego ciebie wczoraj. Co, bo jesteś. Cześć, siemanko, z tej strony Krzysiek i Bartek z kanału Agrokuzyni. No i co, z tego miejsca chcielibyśmy wam teraz bardzo podziękować za to, jaką okrągłą liczbę wbiliście właśnie na naszym kanale. No wiadomo, chodzi o 100 tysięcy subskrypcji, czyli was, drodzy widzowie. Zebrało się właśnie na tym kanale 100 tysięcy. Czaisz, 100 tysięcy ludzi chce to oglądać, co tutaj odwalamy. No ale jest nam niezmiernie miło, że naprawdę aż tylu was się tu zebrało. No i co, takie może podsumowanie. Jaka sytuacja najbardziej się zapadła w pamięć? Albo wydarzenie, cokolwiek. Z tych ostatnich w sumie ponad pięciu lat. Ponad 5 lat? No dobra, to ja podam taką w sumie najbliższą w ciągu tego roku. Tego roku. Jak się szybko zmodernizował, tak się to mówi, nie? Zmodernizował, no. No. Podwórek tutaj, czyli od po prostu rozwalenia starego budynku gospodarczego do przez budowę nowej, no czyli już w sumie 2 lata to jest. I położenia kostki, wycięcia tych akacji starych, no. No, wow, nie? No mi chyba najbardziej w pamięć zapadną wszystkie już wyjazdy, jakie mieliśmy. W sensie, jak już zaczęliśmy nagrywać te wszystkie Polagry, Kielce, Minikowo, no wszystkie wyjazdy, wszystkie jakie, gdzie wyjeżdżaliśmy i wtedy spotkania z wami w ogóle całkiem inaczej się jedzie, jeżeli ktoś cię rozpoznaje, a całkiem inaczej się jedzie, jeżeli po prostu idziesz sobie poglądać maszyny, więc to na pewno mi na długo zapadnie w pamięć. No i myślę, że to nie były ostatnie, w końcu wróci to wszystko do normy, to myślę, że znowu będziemy mogli się spotykać i z wami i ogólnie. Pooglądać właśnie maszyny i wymienić się doświadczeniem między innymi. No i co, może zobaczcie teraz, jak to się w sumie zaczęło, bo tak jak mówiłem, działamy już tutaj na YouTubie ponad 5 lat, praktycznie 5,5 roku. I zobaczcie, jak to się zaczęło i jak ta nasza cała historia, całe te 5 lat właśnie mijało. A wszystko zaczęło się 9 sierpnia 2015 roku. To wtedy powstał kanał Agrokuzyni, a 2 dni później pojawił się pierwszy film. No właśnie, wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze. Agrokuzyni. Tak, ja i Bartek jesteśmy kuzynami, stąd nazwa kanału i to właśnie z Bartkiem od początku tworzymy ten kanał. Pierwsze łapki, pierwsze komentarze, idziemy za ciosem i wrzucamy następne filmy. Zawsze mieliśmy coś, co zapadało wam, drodzy widzowie, w pamięci. Na początku wszyscy dobrze znali niebieskie żniwa i zielonego Agrostara. Thank you.
prawie bym zapomniał. W tym filmie zobaczycie jeszcze kilka ujęć, których jeszcze nie było w ogóle na kanale. Teraz macie okazję zobaczyć, jak przebiegała cała budowa. Mija rok 2015-2016, a na kanale można zauważyć pewne zmiany. Rok 2017 też przynosi ze sobą pewne zmiany. Na przykład Deutschfahr przechodzi delikatny, ale to naprawdę drobniutki lifting. Oczywiście, jak to na nas przystało, filmy z takich akcji musieliśmy robić na swój sposób.
Wkraczamy do roku 2018 i pierwszego przełomowego momentu w historii tego kanału. Waldku nasz, Waldku nasz, Waldku nasz. Na pewno kojarzycie tę piosenkę. To właśnie z nią wystartowaliśmy w konkursie Toba Gra Polska i udało nam się zgarnąć pierwsze miejsce. To był porządny kopniak dla kanału, ale i dla mnie. O Waldusiu, co rolnikiem zwany jest. Pozwólcie, że przeskoczymy troszeczkę do przodu. Kwiecień 2018. To właśnie wtedy samodzielnie zaczęliśmy nasze zmagania z kukurydzą. Niestety musieliśmy pożegnać się z myślą o kolejnych niebieskich żniwach. Jednego z rekordów zastąpił klas, a wraz z nim, oprócz sprawnych żniw zbożowych, sporo zamieszania na jesieni. Spytacie, Krzychu, dlaczego zamieszania? Dość ciężko jest pogodzić naukę w szkole z taką ilością pracy na gospodarstwie. Na szczęście po kilku zarwanych nocach udało się wszystko pogodzić. W roku 2019 mocno weszliśmy we vlogowy format odcinków. Co prawda na początku nie była to taka forma, jakiej chciałem. W końcu w tamtym czasie wielu twórców wrzucało już tego typu materiały. I teraz kolejny przełomowy dzień. 7 maj 2019 roku. Publikuję pierwszą agrodniówkę, którą bardzo ciepło przyjmujecie, a ja w końcu wiem, że to jest format odcinków, którą chcę nagrywać. Mamy wakacje, a my z mocnym uderzeniem zaczynamy zmiany na gospodarce. Końcówka roku. Publikujemy film, gdzie pokazujemy naszą dumę z pracy na roli i z tym samym filmem po raz kolejny stajemy na podium konkursowym. Jeżeli chcecie wspominać każdy rok z osobna, to odsyłam Was do filmów z podsumowań sezonu, bo myślę, że to co ważniejsze już powiedziałem. Słowem podsumowania jeszcze raz dziękujemy Wam, że jesteście z nami przez ten już dość długi czas i że jest Was tutaj aż tylu i że chcecie to oglądać, że chcecie komentować, że zostawiacie łapki, za wszystkie właśnie łapki w górę, ale i te w dół też dziękujemy za wszystkie komentarze pozytywne, ale też krytyką również dziękujemy, bo krytyka też jest potrzebna, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. I co, mam nadzieję, że jeszcze z nami zostaniecie. Nie mówimy kiedy koniec, bo tego jak na razie nie planujemy. Będziemy nagrywać dalej. I myślę, że może w tym roku nawet jeszcze więcej będzie filmów niż w roku ubiegłym, ogólnie w latach ubiegłych, więc siedźcie na tym kanale, pilnujcie, a myślę, że w tym roku i dalej nie będziecie już zawiedzeni, jeżeli chodzi o treść. A na ten moment to wszystko. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć! A i może być.